Kiedy czekasz na zapłatę za fakturę, termin mija, a pieniędzy na koncie ciągle nie ma, być może zachowujesz się jak zakochany nastolatek. Nie będę się do niej odzywał, będę udawał, że mi nie zależy. Wtedy odda mi wszystko. Mhm, akurat. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 315 odcinku podcastu Mała, Wielka Firma. Wraz z moimi gośćmi dzielę się w nim wiedzą na temat skutecznego budowania i rozwijania swojego biznesu. Przedsiębiorca powinien umieć rozmawiać o pieniądzach i robić to zawsze, gdy trzeba. Na przykład, kiedy chce, żeby klient w końcu zapłacił za zaległą fakturę. Być może ty też masz z tym problem, jeszcze ktoś pomyśli, że zależy ci tylko na kasie. Ale hello? Praca bez pieniędzy nie jest pracą, tylko hobby albo wolontariatem. Porozmawiam dzisiaj z osobą, która przekonuje, że da się odzyskiwać długi skutecznie, ale równocześnie etycznie. Ciekawe, czy te dwie rzeczy mogą iść ze sobą w parze. Rozmowy o pieniądzach wzbudzają zawsze wiele emocji, więc najpierw trochę je o ostudzę. A co może być mniej emocjonującego niż przypomnienie? Włącz proszę subskrypcję tego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji. Jeśli zrobisz to teraz, od razu, to zaraz potem możesz o tym przypomnieniu zapomnieć, bo ono samo Ci o sobie przypomni w odpowiednim czasie. Mm, tak. I to jest ten moment, kiedy emocje sięgnęły dna. Żeby je podnieść lekko, ale bez przesady, recenzja książki. Dawno nie polecałem niczego od siebie. Nadszedł czas na nadrobienie zaległości. Jeżeli kojarzycie takie książki jak Made to Stick, Switch. Decisive, The Power of Moments. To pewnie kojarzycie również, że ich autorami są bracia: Chip i Dan Heath. Jeden z tych braci jest teraz bardzo zajęty, dlatego drugi, Dan Heath, postanowił napisać kolejną książkę samodzielnie. I ta książka nosi tytuł Upstream. Książka rozpoczyna się od opisu takiej sytuacji, kiedy autor wraz z przyjacielem łowią ryby nad rzeką, no i nagle widzą, że to nie dziecko. Więc jeden z nich rzuca się na pomoc, wyciąga to dziecko z wody. I wtedy okazuje się, że w wodzie jest kolejne dziecko, więc drugi pędzi na pomoc, no i wyciąga to drugie dziecko. Wraca z nim na brzeg. Okazuje się, że w wodzie jest trzecie dziecko, więc znowu ten pierwszy biegnie. No i tak kolejno, wymieniając się, wyciągają kolejne dzieci z wody, i w pewnym momencie. Autor widzi, jak jego przyjaciel odchodzi i zostawia go samego. Mówi: „Hej, zaczekaj, przecież ja sobie sam nie dam z tym wszystkim rady. Dokąd idziesz?” A przyjaciel mówi: „Idę w górę strumienia, żeby zatrzymać tego gościa, który wrzuca te dzieci do wody.” No i ta oczywiście fikcyjna historia jest metaforą tego, o co chodzi w tej książce. A chodzi w niej o to, żeby rozwiązywać problemy, zanim one się pojawią, żeby zapobiegać problemom i zamiast gasić pożary nie dopuścić do tego, żeby one się Zdarzyły. No, i oczywiście ta książka opisuje sposoby, jak to się robi, opisuje też problemy, jakie na tej drodze są. I te problemy są takie, że po pierwsze, często nie widzimy problemu. To znaczy, przyjmujemy, że coś działa tak, jak działa, i w ogóle nie zadajemy sobie trudu, żeby zastanowić się, czy to mogłoby działać inaczej. Druga bariera polega na tym, że często, zwłaszcza w większych organizacjach, gdzie mamy do czynienia z działami yy, zajmującymi się poszczególnymi zagadnieniami. Takie problemy występują na styku dwóch działów i tak naprawdę nie wiadomo kto powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu i dlatego ten problem trwa zamiast e, zostać zduszonym w zarodku. No a trzecia sprawa, trzecia bariera związana z zapobieganiem problemom jest taka, że często mamy inne rzeczy na głowie, problemy to jest coś, co wymaga natychmiastowej reakcji, no i, i wtedy musimy znaleźć na to czas, ale często nie potrafimy znaleźć czasu na to, żeby zastanowić się, jak takim problemom zapobiegać. Jak to się robi? Odsyłam do książki Dana Hita pod tytułem Upstream. Od razu tylko uprzedzę, że ta książka w odróżnieniu od wcześniejszych, ona jest trochę mniej biznesowa. Tam są też przykłady z biznesu, ale wydaje mi się, że dużo większą taką bezpośrednią korzyść z zastosowania rad zawartych w tej książce mogą mieć osoby, które działają na przykład w organizacjach pozarządowych, na przykład w sektorze też rządowym, ale to nie znaczy, że ona jest dla przedsiębiorców zupełnie bezużyteczna. Myślę, że też może być bardzo dobrą Inspiracją, więc. Zapraszam do przeczytania. Upstream Dan Heath. To była książka, a teraz emocje idą w górę jeszcze bardziej, bo nareszcie dochodzimy do tematu pieniędzy. Wielu przedsiębiorców nie chce, a może się krępuje, żeby rozmawiać o pieniądzach, zwłaszcza gdy trzeba poprosić klienta o zapłacenie za wykonane zlecenie. Jeszcze trudniej jest wtedy, gdy druga strona nie płaci, bo znalazła się i to nie z własnej winy, w trudnej sytuacji. Ktoś ma kłopoty i firma mu się sypie, a ty czujesz się jak hiena, która żeruje na słabszych. Porozmawiam dzisiaj z negocjatorem, który żadnej windykacji się nie boi, a w dodatku podobno po wszystkim może bez oporów patrzeć w lustro. Moim gościem jest Anna Gołysirowska. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, Marku. Ehm, praca, którą wykonujesz z mojego punktu widzenia, jest straszliwie niewdzięczna. Dlatego, że nie da się w niej tak naprawdę zadowolić wszystkich, bo z jednej strony ktoś, kto. Zleca windykację, no wiadomo, że nie, nie, nie ma właściwie szans na to, żeby w 100% przypadków odzyskać 100% pieniędzy. Czyli on jakby z założenie jest na straconej pozycji. Z drugiej strony, osoba, która jest obiektem windykacji, od której próbujemy odzyskać pieniądze, no też raczej nie czuje się w takiej sytuacji zbyt komfortowo. Więc chciałem zacząć od tego, co pchnęło Cię na tę drogę, znaczy. Bo mam wrażenie, że ty jesteś windykatorem z powołania. I chciałem zapytać, co cię w tej pracy kręci? Yy, co mnie pchnęło, wiesz co, to no, rzeczywiście to jest yy, ciekawe bardzo, dlatego że wtedy jak ja zaczynałam, to nie było w ogóle takiego zawodu, więc ja zupełnie yy, w nieświadomości byłam, yy, zaczynając się tym zajmować. Yy, po prostu jak yy, ja zaczynałam swoją pierwszą pracę, i to była taka stary zakład płyt wiórowych, który w momencie przejścia tam, wiesz, z komunizmu do wolnego rynku, stał się pierwszą tam, jedną z pierwszych spółek joint venture w Polsce wtedy. No i po prostu wcześniej nie było w ogóle mowy o tym, żeby ktoś tam nie płacił, dlatego że generalnie brakowało towaru. Nie było, wiesz, niczego. Tak. Ale potem, jak przyszedł ten kapitał zagraniczny, tego towaru zaczęło być dużo. No zaczęliśmy tego y, towaru wysyłać dużo. Ja pracowałam jako tłumacz, y, właściciela. Firmy. No, i któregoś dnia po prostu szliśmy po fabryce i on mówi: Słuchaj, wiesz, co Ania, tak sobie pomyślałem, że my tak teraz ten towar wysyłamy, wysyłamy, ale w sumie te pieniądze nie spływają. Mówi, tak, mamy je tylko na papierze, może ty weź podzwoń, czy, czy jakoś się tym zajmij, czy, czy w ogóle, no, coś zrób, tak, nie? Tak, ale pamiętaj, że klienci są najważniejsi, bo my jesteśmy firmą produkcyjną i ten klient w ogóle w kapitalizmie to jest po prostu na pierwszym miejscu. No, i no, ja posłusznie wtedy, zupełnie y, gówniara, można powiedzieć, w ogóle nie wiedziałam, co mnie czeka i jak się do tego zabrać, ale po prostu zaczęłam dzwonić. Ja to często opowiadam, że nikt nie chciał ze mną rozmawiać, bo ci szefowie firm wtedy, wielkich zakładów meblarskich, to była ta branża. Oni chcieli rozmawiać tylko z prezesem, a nie tam dwudziestoparoletnią dziewczyną, która im mówi, żeby oddali pieniądze. W ogóle <laughs> nikt tych rozmów nie przeprowadzał, nikt nie ubezpieczał należności. Ale im bardziej oni nie chcieli, tym bardziej mnie to kręciło. Do tego, no właśnie ciągle wiedziałam, że ten klient musi być na pierwszym miejscu. Wiesz, wie. Początki nie były łatwe. Nikt nie chciał koło mnie siedzieć bo wiedzieli, że kto siedzi koło mnie, to znaczy, że ma długi. I w ogóle tu, wiesz, mówili uważaj na nią, bo tutaj jest fajnie hihi, haha, potem ci mówi oddaj kasę i trzeba być <noise> czujnym i w ogóle. No ale to bardzo mnie kręciło. W międzyczasie też no, zaczęłam się bardzo interesować psychologią i ekonomią, no bo to no, psychologia, generalnie uważam, w tym zawodzie jest najważniejsza. No i po prostu na tej nieświadomości... I masz rację, że, że, że y, czuję się windykatorem z powołania, bardzo lubię to, co robię i y, wydaje mi się, że najważniejsze, żeby oprócz y, celem głównym y, oczywiście jest odzyskanie naszych pieniędzy, ale oprócz tego warto mieć cele jeszcze dodatkowe. A jednym z moich celów jest to, żebym ja mogła sobie spojrzeć w twarz codziennie z godnością i traktować ludzi z szacunkiem. Mm -hmm. No, nagrywamy tę rozmowę w takich bardzo dziwnych czasach, bo panuje koronawirus, siedzimy zamknięci w domach i bardzo wiele branż jest bardzo mocno dotkniętych tą sytuacją. Ja y, mam nadzieję, że ta rozmowa będzie słuchana bardzo długo, również kiedy ten okres się skończy, ale ten okres szczególnie myślę uwypukla pewne sytuacje. No i załóżmy sytuację następującą: Jestem grafikiem, wykonałem identyfikację wizualną dla biura podróży. Mm. Biura podróży dzisiaj kompletnie nie mogą niczego sprzedać. To po prostu cała ta branża stoi, no bo wszyscy siedzą zamknięci w domach. Więc e, z jednej strony mój klient, biuro podróży, nie płaci mi pieniędzy. Chciałbym te pieniądze odzyskać, no bo wykonałem pracę, należą mi się. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że ja jeszcze jestem w stanie coś tam zarobić w tej sytuacji, oni nie są w stanie zarobić nic. Jak sobie poradzić z taką sytuacją? Psychicznie, właśnie, bo wspomniałaś też o psychologii, jak to zrobić, żeby odzyskać pieniądze, ale nie czuć, że odbieram, wiesz, ostatnie pieniądze, środki do życia komuś, kto jest w dużo gorszej de facto sytuacji niż ja. Wiesz co? Bardzo fajnie w ogóle Ty to powiedziałeś w swoim podcaście o płynności finansowej i w takim jeszcze y, wcześniejszym, o właśnie, o jak o dłużnikach. I to jest bardzo na czasie, cały czas. Y, jeżeli ktoś obudzi się teraz, nie robił tego wcześniej, tego co ty mówiłeś też o tym, jak dbać o tę płynność, jak zarządzać należnościami. Jeżeli ktoś tego nie robił wcześniej i teraz się obudzi, no to mówiąc kolokwialnie, ma przerąbane. No, na pewno. O wiele większej, teraz lepszej sytuacji są ci, którzy dbali na bieżąco o tę kontrolę należności. No ale co teraz zrobić? Po pierwsze, tak jak mówisz, to żeby się nie czuć źle z tym, że ja chcę odzyskać swoje pieniądze. Cały czas powtarzam, szczególnie handlowcom, bo handlowcy mają z tym największy problem, że to są nasze pieniądze, nasze. Nie, my nie chcemy jakiejś lichwy, haraczu, ani nic innego. Jeżeli ktoś z nas będzie bał się rozmawiać mawiać o swoich pieniądzach, no to tak jakby nie cenił swojej pracy. Dlaczego, wiesz, no to jeżeli masz, sprzedajesz, jeżeli robisz coś, co uważasz za wartościowe, no to potem chcesz tylko zapłaty za ten towar. Ja bardzo zachęcam, bardzo każdego, żeby sobie zrobił takie ćwiczenie, żeby sobie wypisał po prostu 30 rzeczy, które on daje klientom. Jakie korzyści daje klientom? Tak, minimum. Niech to zajmie 20 minut. Jak ktoś ma z tym problem, no to rzeczywiście warto nad tym yy, posiedzieć Aha. dłużej. I to daje taką pewność siebie, że to po prostu jest, y, że to są moje pieniądze. Ja nie chcę od nich niczego, ja nie jestem jakimś tam lichwiarzem, tylko po prostu wykonałem tę pracę i chcę odzyskać swoje pieniądze. No ale teraz, generalnie. No to, nie, to na pewno nie będzie łatwo. To od razu trzeba sobie powiedzieć, że to nie ma. Jeżeli ktoś Wam powie teraz, bo tak jak Ty powiedziałeś już wcześniej, że nie ma takiej sytuacji, że wszyscy odzyskają 100% swoich należności. Tego nie było, nie ma i nie będzie. Na pewno kto pierwszy ten lepszy. Nie starczy dla wszystkich. I teraz. Jak to zrobić, żebyśmy to odzyskali z szacunkiem do drugiego człowieka? Ja mam taką zasadę od zawsze. Miękko do człowieka, twardo do problemu. Czyli bardzo y, skupiam się na tym, y, pytam się, doceniam y, każde działanie. Interesuje mnie, co się za tym kryje. Najgorsza sytuacja jest taka, jak ktoś dzwoni do kogoś i mówi, proszę mi zapłacić, ale ja nie mam. Ale mnie to nie interesuje. No ale skąd mhm. panu wezmę? A co mnie to obchodzi? No i. Co? Takich, powiedzmy, ktoś, kto ma duże zadłużenie, odbiera takich telefonów 20-30 dziennie. Co robi? Przestaje odbierać. Wtedy nie zrobimy już nic. Więc podsumowując, pierwszym etapem jest to, żebyśmy naprawdę dobrze się czuli, że to są nasze pieniądze i ja wiem, że większość ludzi nie, nie lubi o tym rozmawiać. No pieniądze budzą dużo emocji i warto na pewno znać takie schematy, które pozwalają te emocje oddzielić, no, i ja się pytam zawsze, czy ktoś na przykład w firmie pracując, poszedł kiedyś do pani księgowej, czy kadrowej, czy kto robi wypłatę i powiedział, że dobra, to tam proszę mi nie płacić tam dzisiaj, może być tam za 30 dni czy 60, jak tam pani będzie miała to zapłacić. Nikt generalnie tak nie robi. Nie? To jest to samo. Więc pierwsze to jest świadomość tego, że my nie chcemy nic złego, że to są po prostu to jest nasza wypłata. I na pewno do nas nikt nie będzie miał e, sentymentów. Nie? Aha. żeby, to jest jedno eee, druga teraz jak zrobić, przede wszystkim i zawsze jakbym chciała, jedną rzecz jakby wszyscy zapamiętali z tej naszej rozmowy to jest to, żeby pytać żeby pytać, pytać, pytać sprawdzać, co się kryje za tymi wymówkami, bo teraz będzie już jest, ja już to widzę codziennie główną wymówką jest koronawirus, to jest numer jeden wymówka nie? to jest, to każdy no i teraz ciężko się do tego odnieść no bo, bo tak jest no dokładnie, tutaj. znaczy ja, ja pamiętam nawet z poprzedniego kryzysu, tam e, tak. lata 2009-10, mm -hmm, kiedy mm -hmm. firmy, które świetnie się wtedy miały i pięły się w rankingach do góry, one z założenia mówiły wszystkim swoim tam podwykonawcom, dostawcom, jest kryzys. Jest kryzys tak. mamy, mamy zarządzenie z, z góry, bo to korporacja mm -hmm. międzynarodowa, mm -hmm. że musimy ściąć koszty o 10%. Albo nam dajecie 10% taniej, albo tak. nie, nie współpracujemy tak, tak było. Masz rację, wszyscy mówili, co pan nie wie, telewizji pan nie ogląda, przecież kryzys jest. Teraz to samo. No co, gdzie pani żyje, w jakim świecie, przecież jest koronawirus, nie? No, no właśnie. Dzisiaj nawet dostałam takie pismo od y, dłużnika, znaczy mój klient dostał, że właśnie napisał do wszystkich swoich klientów, co też uważam bardzo fajnie zrobił, że napisał, że wszystkich bardzo prosi o cierpliwość, że on chce się wywiązać, ale ta sytuacja, która jest, powoduje to, że on nie ma obrotów, i prosi o wyrozumiałość. No to było bardzo ładne, co natomiast no, nie daje to pieniędzy. No otóż właśnie to. I teraz e, jak, jak się do tego odnieść? Bo, bo ja rozumiem, że jeżeli mam klienta z branży turystycznej, to on naprawdę nie ma pieniędzy. Ale mhm. są tacy, którzy tylko używają tego jako wymówki. Więc czy, czy ja powinienem w ogóle zwracać uwagę na to, czy to jest rzeczywisty powód, czy wymówka? A jeżeli wymówka, to czy, czy ja mogę e, zidentyfikować, czy to jest. Prawda, czy, czy jednak, wiesz, ktoś mi tutaj tylko um, no, próbuje, próbuje się wymigać od płacenia? E, wiesz, co są jeszcze. Y, są takie trzy typy dłużników. Y, powiem ci o dwóch, je, bo to będą teraz znaczące. Jeden typ dłużników to są biedacy, tacy, którzy naprawdę nie mają pieniędzy. Y, ich było tak do, w dobrych czasach, jak nie ma tego właśnie w, tego kryzysu, o którym wspomniałeś, albo teraz. Jest tak do 10%. To są różne sytuacje. Właśnie jakieś życiowe, jakieś zdarzenia losowe, yy, co, ktoś kogoś okradł, się spaliło, coś, takie yy, tematy. Drugi typ, taki najważniejszy, to są gracze. Tych było zawsze najwięcej. Z 80% takich typów dłużników to są gracze. To wynika z tego, że każdy robi sobie hierarchię, taką ustala płatności. Każdy z nas też, bo jakby są zawsze ograniczone zasoby, które posiadamy. Jedni mają więcej, drudzy mniej, ale wiesz też, zawsze sobie. Decydujemy, czy kupimy sobie tam nowe auto, czy pojedziemy gdzieś w świat, czy kupimy dziecku plecak, nieważne. No i teraz yy, to, ta hierarchia każdy sobie ustawia, no i teraz wiesz, nie dla każdego starczy. To się nazywa też syndrom krótkiej kodry, że jak tu pociągniesz, to nogi wystają, a jak tu wiesz, to ci zimno. Teraz każdy, no wiadomo, każdy sobie to ustala. Komu płacimy w pierwszej kolejności? Yy, Teraz słyszę ciągle, że w pierwszej kolejności yy, zbierają wszyscy dla pracowników. To jest dobrze. No to jest fa fajnie, jeżeli tak jest naprawdę. Czy w pierwszej kolejności płaci się ZUS, Urząd Skarbowy? Niekoniecznie, szczególnie teraz. Będą wszyscy liczyli na to, bo wcześniej tak było, że jak już ktoś mówi, że nie płaci do Urzędu Skarbowego czy ZUS-u, no to już czerwone światło. Trzeba tak. już być bardzo czujnym. Teraz niekoniecznie. Yy, no, i teraz ci gracze oczywiście ustalają sobie tę hierarchię. Ja uważam, że płaci się najbardziej temu, kto jest najbardziej męczący. Oczywiście z takim szacunkiem, bo pewnie powiemy o tym jeszcze, że absolutnie nie akceptujemy jakiegoś tam y, traktowania y, niegrzecznego dłużnika. Ale taki jak ktoś będzie wiedział, wiesz, ty nawet mówiłeś bardzo fajnie w swoim podcaście o tym, jak faktura powinna wyglądać. I ja to po prostu naprawdę powiedziałam, o Jezu, nareszcie mój ziom. Po prostu <laughs> nawet wiesz, im więcej jakby tych właśnie znaków, że, czyli im więcej będziemy widoczni. Mi szef powiedział tak, jak mnie uczył tego ta, 30 lat temu. Musisz tak zrobić, żeby na dźwięk twojego nazwiska wypisywano czek. Bo czekami się płaciło. I to jest, ja to po prostu tak sobie to zapamiętałam i tak każdego teraz y, uczę z moich klientów, że po prostu wiedzą, że ta firma to ma być w pierwszej kolejności, nie? Że jak kolega mi mówi, że czy dzwoniła już gąsiorowska? Nie, to dawaj szybko przelewy, bo zaraz będzie dzwonić, nie? Mówi, to najlepszy jest dla mnie y, komplement. I teraz y, ci biedni, ci, którzy naprawdę nie mają pieniędzy, ich teraz będzie dużo, dużo więcej. Na pewno nie wiem, czy z 50%, może więcej. Y, po czym ich poznamy? Oni będą udzielać nam bardzo dużo informacji. Czyli my, jako osoby, które chcą odzyskać pieniądze, tak jak mówiłam. Podstawą jest zadawanie pytań, umiejętne zadawanie pytań. I teraz taki człowiek, który naprawdę nie ma pieniędzy, on będzie bardzo dużo udzielał tych informacji i bardzo dużo mówił szczegółów. Czyli on nam powie, ilu ma tych kontrahentów, kto mu nie zapłacił, ile mu nie zapłacił, jak dawno i tak dalej, komu zalega, jakie ma inne jeszcze zobowiązania. To wszystko się dowiemy. I teraz co z takimi robić? Tu, w takim przypadku, jak ktoś naprawdę nie będzie miał pieniędzy, nie ma sensu takie męczenie po 70 razy dziennie, na przykład telefonami czy coś, bo to nic nie da. To spowoduje tylko to, o czym już wcześniej mówiłam, że ktoś po prostu się zamknie, no bo on nie może już ciągle mówić tego samego. Oczywiście to wymaga doświadczenia, wprawy, też intuicji takiej, żeby wiedzieć, kto. Mówi prawdę, kto nie. Miałam bardzo mało takich przypadków, że naprawdę wierzyłam 100%, że to jest prawda, i się okazało, że jednak nie do końca. Ci gracze nie do końca będą tak wszystkich. Jeżeli ktoś będzie miał wymówki i rzeczywiście nie będzie to pokazywało tej sytuacji prawdziwej, tylko będzie bardziej wymówką niż obrazem tej sytuacji, to odkryjemy to zadając właśnie te pytania. Dojdziesz do tego, bo to będzie po prostu te, nie będą te odpowiedzi spójne. Będzie się nasz, nasz rozmówca plątał w zeznaniach, jak rozumiem. Prędzej czy później, tak. Aha, tak. Aha. Jest to już naprawdę trzeba być no, prawie psychopatą, żeby tak naprawdę na takie mnóstwo tych pytań zadawanie odpowiadać zawsze tak samo. Okej, okay, do, do tych pytań i do tego sposobu prowadzenia rozmowy jeszcze dojdziemy. Natomiast powiedziałaś coś takiego, co już mnie zaintrygowało, że ty podchodzisz miękko do człowieka, a twardo do problemu. Co to znaczy w praktyce? Yy, wiesz co, to powiem, jak ci, yy, yy, tak klienci yy, mówili o mnie, że my możemy, wiesz, tutaj, Wielu mam klientów od lat, czy, którzy byli dłużnikami, z którymi się przyjaźnimy. Mamy takie, no naprawdę że się na, na takie rodzinne uroczystości zapraszamy. I w ogóle. I oni wiedzą, że możemy się tam bawić do rana, ale wiedzą, że jak rano siędziemy do rozmowy o odsetkach czy coś, no to już będzie zupełnie inaczej. Czyli jakby, wiesz, trochę jak z dzieckiem. Ja ciągle porównuję tych dłużników do, do wychowania dłużników do wychowania dzieci, że tu wiesz. Kocham, ale wymagam, że jestem miękko do człowieka, czyli bardzo mi zależy na tym, żeby zrozumieć jego sytuację. Współczuję, jeśli się coś nie tak dzieje. Możemy rozmawiać naprawdę o różnych rzeczach, czy być, ale zrobię wszystko, żeby odzyskać te pieniądze. Rozumiem. Dobra. Większość z nas, bo powiedziałaś też o tym, że nabiera się doświadczenia i uczy się człowiek rozpoznawać, kiedy ktoś kręci, kiedy mówi prawdę. Wiadomo, im większe doświadczenie, tym lepiej sobie z tym radzimy. Natomiast często jest tak, że kiedy ktoś zakłada firmę i zdarza mu się pierwszy raz, drugi, trzeci taka sytuacja, że klient nie płaci, to. Próbujemy sobie radzić tak trochę po omacku, no bo nikt nas tego nie uczył. Mało kto, zwłaszcza przed założeniem firmy, idzie na szkolenie z windykacji. Tak. Więc e, próbujemy sobie radzić e, w ten sposób, że no, najpierw gdzieś mamy straszną barierę, żeby w ogóle się odezwać do tego dłużnika mhm. i pomieść o te nasze pieniądze. Później robimy to, ale robimy to zwykle tak no, nieporadnie. Jakie... Z twojego punktu widzenia takie kardynalne błędy popełniają osoby, które zaczynają windykować? O, to jest super yy, pytanie, kocham je. Nie tylko takie osoby, które zaczynają, bo też takie osoby, które robią to długo i jeszcze yy, właściwie jak ja pracuję i szkolę kogoś, to wolę kogoś takiego, kto zupełnie się tym nie zajmował. Bo nie ma takich nawyków złych, i wtedy można od początku. Pierwsza rzecz to że rzeczywiście trzeba wiedzieć, że tak jak mówiłam na początku, że, że to są, że my chcemy nasze pieniądze, że my szanujemy tę drugą stronę, że chcemy z nią pracować i tak dalej. I teraz największe błędy. Po pierwsze, można być za miękkim, czyli bać się właśnie tej rozmowy o pieniądzach. Y nie sprawdzać, co kryje się za wymówkami. Yy, czyli, na przykład, dzwonisz do y, klienta i mówisz, że no dobrze, no to chcę, żeby y, pan zapłacił. No, nie mam pieniędzy, to kiedy pan zapłaci? W piątek. Ok, dziękuję, do widzenia. Nie sprawdzasz, w ogóle nie wiesz, co ten. To jest gra. Jakby automatycznie, nie kontrolując tego, następnym razem na pewno ci powie, że w środę, w następną, <laughs> albo w poniedziałek. To tak jest, wiesz, jakbyś tam powiedział, nie wiem, właśnie ty, też często to mówię dziecku, że przyjdź do domu o ósmej, przychodzi o dwudziestej drugiej, nic w ogóle, zero. No to następnym razem będzie to yy, dalej się przeciągało. To jest normalne. Yy, kolejna rzecz, brak precyzji. Czyli jak dzwonimy na przykład do kogoś mówimy, że Wiesz, jakaś tam faktura, widziałem, że tam jest niezapłacona, yy, jeszcze jest niezapłacona, to już są takie szczegóły, ale wiesz, do końca to my nie wiemy, czy ona nie jest zapłacona, bo może była pięć minut temu zapłacona, więc lepiej powiedzieć, że my nie mamy jej na koncie. Takie szczegóły, ale bardzo ważne, bo jak dłużnik jest graczem, to on na pewno nas będzie za to yy, łapał, za te słowa. Yy pobożne życzenia, fajnie by było, gdyby pan coś wpłacił, super, jakby, a jeszcze połączone właśnie z tym brakiem precyzji, że super, jakby coś pan rzucił w tym tygodniu. No to coś tam rzuci, prawda? Piłkę do kosza rzuci i masz spełnione swoje życzenie, nie? Także bardzo precyzyjnym trzeba być, jak się dzwoni, znać numer faktury, kwotę, ile dni po terminie. Unikajmy bardzo zdrobnień typu fakturka, pieniążki, wiesz, bo wtedy problemy, a my chcemy po prostu pieniądze nasze, które to, to nawet ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak dużo używają tych zdrobnień. Yy, nie sprawdzanie, co kryje się za, wymówka, yy, za wymówkami. Typu, często ludzie, jak usłyszą, tak, a wie pan co, bo. Ci na przykład, przepraszam, sukin, syny z urzędu, tam skarbowego to mi zajęli konto. No to już jak z drugiej strony ktoś słyszy, że urząd skarbowy coś, no to już ja w ogóle się na tym nie znam, to lepiej się nie pytam. Aha, no to rzeczywiście ma pan przerąbane to den. <laughs> A nie wiemy o co chodzi. Może to było 5 złotych 5 miesięcy temu. Które w ogóle nie mają znaczenia, jakby do tej y, naszej sprawy. Kolejna rzecz, zagajenia. No to w ogóle już, ja właśnie, jak się ludzie boją, y, rozmawiać o, y, o pieniądzach. Albo handlowcy, to jest nagminne. Typu, co tam słychać, panie Stefanie, jak tam interesy? No to wiadomo, w tych czasach na bank każdy powie, że oczywiście, no jak to, pan nie wie, jak interesy teraz w ogóle, nic nie działa, nic nie, nie w ten. Y, albo pytania o to, Yy, czy dostał pan fakturę? No to jak ktoś nie chce zapłacić, to na pewno powie, że może, no sprawdzę. W, nie w coś tam. Albo pytanie po terminie płatności, czy to było, czy towar był okej, okay, czy usługa się panu podobała? Już jak minął termin płatności. Ty sam powiedziałeś też u siebie, to było super i to jest z doświadczenia tego mnóstwo, że niektórzy, nawet jak jest nieprawidłowo wystawiona faktura, to nic z tym nie robią, czekają, aż się upomnisz, i potem jest czas dodatkowy. Żeby to zmienić. To jest z jedna strona, że ktoś jest za miękki. Z drugiej strony ktoś może być za twardy windykator. I to też wynika z tego, też wspomniałeś o tym, że ludzie generalnie jest taki stereotyp, że każdy dłużnik to oszust i w ogóle po prostu, kto nie płaci, to nas oszukuje. 90% przypadków to jest nieprawda. Ale jeżeli my już sobie taki film nakręcimy w głowie, no to potem też y, jesteśmy od razu nastawieni y, negatywnie i wtedy może się zdarzyć, że będziemy takiego dłużnika upominać. Albo pouczać, typu nie może Pan tak robić. Jak pan śmie, nie wolno się tak zachowywać, wziął pan towar, to powinien pan zapłacić. I tak, ja to na przykład ciągle słyszę, jak dostaję zlecenia, no to ciągle słyszę od tych klientów, że na tego uważaj. To oszust, on powinien. No, jak to? Przecież jak się wzięło słuchaj. Jakby wszyscy tak byli jak ty, Marku, jak ty mówisz, że dostajesz fakturę i ją płacisz, no to bym nie miała roboty. No ale tak no jest takie życie i po prostu trudno i są przyczyny są różne. Tak, tylko, czy, wiesz, ja, ja, też, ja też to rozumiem, te przyczyny, dlatego że tak. ja też byłem na takim etapie rozwoju firmy, kiedy po prostu nie miałem tej kasy, tak. no bo, bo gdzieś ktoś mi jeszcze nie zapłacił, ja już musiałem zapłacić komuś innemu i trzeba było łatać. A tutaj jeszcze nie umiałem liczyć pieniędzy, tutaj wpadał jakiś VAT do zapłacenia, mhm. i się okazywało, że nie ma. Tak. Tak, tak jest bardzo często i wtedy trzeba bardzo uważać, żeby właśnie nie upominać tego dłużnika, nie krzyczeć na niego, bo wtedy nieświadomie jego godność naruszamy no i on wtedy zrobi wszystko, żeby nam nie zapłacić. Będzie celowo tutaj przedłużał, będzie się wkurzał, będzie mnóstwo emocji i no to jest nagminne. Ja często jak dostaję zlecenie, to najpierw bardzo długo pracuję nad tym, żeby uspokoić te emocje. Czyli ani za miękkim, ani za twardym, tylko elastycznym. No i zawsze sprawdzać, sprawdzać, pytać. Aha. Eee, no właśnie. Z tym sprawdzaniem i z tym, z tym zbyt twardym podejściem, to miałem to nieszczęście niestety kiedyś się zetknąć z takim podejściem, dlatego mm. że ktoś na, na moje dane wyłudził pożyczkę przez internet, i później gdzieś te moje dane trafiły do firmy windykacyjnej, byłem ścigany i, e, i to były naprawdę straszliwie nieprzyjemne rozmowy, dlatego że i mimo, mimo że ja byłem ofiarą w tej tak. sytuacji, bo ktoś wyłudził te pieniądze na moje dane, więc ja wyjaśniałem to temu windykatorowi. Mm. Po on nim nie to słyszy. spływało mhm. dokładnie, po nim to spływało on tylko tak. e, do mnie, wiesz, jak najgorszego oszusta. Więc jak ja odbierałem taki telefon, to po 15 sekundach ja już się cały trząsłem po prostu tak. z nerwów. E, jak można być tak nie, nie odpornym na argumenty? No? I z jednej strony być może. Osoby, które kombinują, też na takie sposoby się tłumaczą. Ja tego nie wiem. Ja znam swoją sytuację, nie wiem, jak, jak wyglądają te inne rozmowy. Więc najgorsze jest to, czy najtrudniejsze, że kiedy windykujemy własną należność, to nie jest wiesz, nie jestem firmą windykacyjną, tylko mam klienta, z którym współpracowałem i chcę dalej współpracować. Chcę odzyskać te moje pieniądze, no to, to zdecydowanie nie chcę. Dojść do takiego momentu, w którym on jak widzi mój numer telefonu, to, to już się gotuje. Tylko chcę to załatwić jak najbardziej łagodnie. Więc e, powiedziałaś o tym, jak nie prowadzić rozmów indykacyjnych, to teraz e, powiedz proszę o tym, jak je prowadzić. Czy jest jakiś taki wzorzec, jakaś struktura, e, która pomoże nam przejść krok po kroku od pierwszej sekundy takiej rozmowy do momentu, kiedy już osiągnęliśmy jakiś przynajmniej mały, ale sukces jest taki wzorzec opracowany, wiesz, no to jest know-how, 30 lat doświadczenia, Jest są schematy i wszystko na to potrzebowalibyśmy, dzień warsztatów, żeby to przerobić. Natomiast powiem najszybciej jak można. Zacznijmy od tego przed sprzedażą, od tego, żeby sprawdzić wiarygodność klienta, zanim mu sprzedamy, czy zanim mu damy termin płatności. I tak jak mówiłeś, że <noise> fajnie też było, że żadna kawa nie podnosi tak ciśnienia, jak dłużnik tam powiedziałeś, które to jest prawda, że masz zwoń do dłużnika. I też no, najlepszym, oczywiście, sposobem jest tam, gdzie tylko można, y, rozliczanie się przedpłatą. To jest idealny, ale oczywiście nie zawsze realny. Mój y, klient kiedyś m, zawsze mówił, że nic tak nie umacnia przyjaźni jak stuprocentowa przedpłata. To jest, bo wiesz, najgorzej generalnie to płacą wszyscy y, rodzina i bliscy, nie? No to tak. jest to najgorzej jest y, do, y, najgorsi płatnicy. I teraz, jak już sprawdziliśmy to przed i zrobiliśmy wszystko, żeby dowiedzieć się na miarę naszych, możliwości, że sytuacja finansowa tego klienta jest taka, że on będzie w stanie nam spła spłacić to w terminie, bo uwierz mi, że to nie jest, na, że to jest nagminne, że ja jak dostaję y, przypadek i pytam się tego klienta o informację o jego kliencie, no to on mówi tam, a wiesz, on już tam koleżanka tam pracuje i ona już trzy miesiące nie dostała wypłaty, a on nadal sprzedaje mu na przykład na termin, nie? No to to już Widzimy. Potem bardzo, bardzo szybka reakcja. Yy, szybka dla każdego znaczy co innego. Ja uważam, że do 5 dni po terminie to jest maksymalny termin, kiedy powinniśmy zareagować już. Yy, mhm. Wszystko jedno, czy to będzie SMS, mail, czy telefon, ale już tam w tym. Idealnie by było, jeżeli możemy to oczywiście zrobić jeszcze zanim termin płatności upłynął i wtedy się zapytać, czy faktura, sprawdzić, czy ta faktura dobrze wystawiona, czy wszystko jest OK i tak dalej. Nie po. Potem reagować bardzo szybko. No i potem być już w trakcie rozmowy, tak najkrócej mówiąc, być bardzo dobrze przygotowanym, czyli wiedzieć e, jaka to była faktura, za co, ile dni po terminie. I tak dalej. Wiedzieć przede wszystkim, kto decyduje w firmie o płatnościach, bo to też nie jest oczywiste. Nieraz my ze wszystkim, jak jest mała firma, szczególnie mały przedsiębiorca, idziemy do szefa. A może szef ma tak poukładane, że na przykład on, owszem, Enter wciska, ale wszystkim na przykład księgowa zarządza. Musimy wiedzieć, kto tam pociąga za sznurki, kto decyduje o tym, że te pieniądze pójdą, albo jak sobie układa. Ja na przykład ma płacę swoje faktury dwa razy w miesiącu, yy, żeby ze względów organizacyjnych kumuluję je tak, żeby jakby najwięcej zaoszczędzić czasu i tak płacę. I teraz, jakby ktoś w pomiędzy chciał ode mnie pieniądze, ja bym powiedziała tylko nie zapłacę, on powiedziałby: no dziękuję do widzenia, no to zadzwonię za dwa dni i może tak sobie dzwonić, prawda? <laughs> Tak, miałam no tak, taki tak. przypadek, że zadzwoniłam do klienta i mówię tam właśnie: yy, Jadę standardem, mamy tak w slangu. I on mówi: Nie, dzisiaj pani nie zapłacę. No, ja mówię, ale a dlaczego? Mówię, no bo wie pani, co, bo jest dziesiąta godzina, a my mamy codziennie o ósmej takie robocze tutaj zebranie i na tym roboczym zebraniu decydujemy, kto dzisiaj idzie do płatności. No i już jest po tym zebraniu, pani nie zapłaci. Aha, czyli jak ja zadzwonię jutro o ósmej, to pani mnie wpisze na tę listę i pani zapłaci. Tak. No, i tak się stało. A ktoś dzwonił 90 dni, co jakiś czas, i mógł, nie zapłacę. Aha, no to dziękuję, do widzenia. Więc cały czas pytać, 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 sprawdzać, słuchać. No to wiadomo, to jest już chyba to wszyscy wiemy, bo jakby przedsiębiorcy się cały czas rozwijają, że teraz i sprzedaż polega na słuchaniu. No, windykacja to już w ogóle polega na słuchaniu, żeby słuchać. Nie tak jak ci, którzy ciebie windykowali w cudzysłowie, bo ja to. Bardzo piętnuje takie zachowania i cały czas y, pracuje nad tym, żeby ten stereotyp zwalczać, żeby słuchać, po prostu odnosić się do tego, co ten dłużnik mówi. A jak my damy słuchać, to uwierzcie mi, że po prostu mnóstwo rzeczy się dowiemy, bo ludzie uwielbiają mówić o sobie, tylko trzeba dać im tę możliwość. Ale czy to nie jest tak, że to jest trochę właśnie oddawanie im inicjatywy? Znaczy, wiesz, są tacy ludzie, Którzy faktycznie są gadułami, jak mówisz, uwielbiają mówić, i jak ja go zapytam i on mi się zacznie wyżalać, 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 to ja będę po prostu godzinę wisiał na tym telefonie i, i nic. Może tak być. Znaczy, może tak być, że będziesz godzinę. Pierwsze rozmowy uprzedzam, one mogą długo potrwać natomiast no to one są bardzo ważne i potem oczywiście to jest ta pierwsza rozmowa, gdzie zbieramy najwięcej informacji, a potem już się odnosimy do nich tak? i już potem no nie robimy, jeżeli mamy kogoś kto chce nam codziennie po godzinie w ten no to wtedy też są sposoby na to, żeby to skracać i iść tak do brzegu i po prostu już zacząć rozmawiać o konkretach, ale rzeczywiście ta pierwsza rozmowa no warto mieć cierpliwość i czas na nią może czasami potrwać, ale tyle nam powie, że. Aha. No. A w, o co powinniśmy pytać, żeby te pytania przybliżały nas rzeczywiście do rozwiązania problemu? Bardzo dobre pytanie. <grym> Dziękuję. <grym> <grym> powinniśmy pytać o to wszystko, co nam powie o sytuacji finansowej tego klienta. Czyli generalnie najwięcej. Pierwsze pytanie, pierwsze pytanie zawsze. Co jest powodem? No i teraz ten powód może nas zaskoczyć zupełnie. No teraz może często, no jakby to, wie Pani, no co to jest, koronawirus jest, prawda? To wszyscy nie płacą. No ale co konkretnie, kiedy się, czy przedtem, jak długo to u Pani trwa? Też ja bardzo dużo właśnie to, bo ludzie często mówią tak. No, jest niemożliwe, żeby oni ci powiedzieli tej informacji, ale mówią. Dlaczego? Bo ja mówię od razu, po co ja zadaję te pytania. Ja mówię, że jest to dla mnie bardzo ważne, dlatego że zajmuję się tą sprawą. Chcę to dzisiaj wyjaśnić i zależy mi na tym, żeby tę informację uzyskać. Wtedy jest zupełnie inna rozmowa, dlatego że najbardziej. Najbardziej nam przeszkadza i temu dłużnikowi tak zwane projekcje, w psychologii się tak nazywa, a w języku podstawowym kręcenie sobie filmów w głowie. Czyli tak, to, że wszyscy myślą, że każdy dłużnik to złodziej, mhm. a to, że na przykład dłużnik myśli, a co on mi nie wierzy, yy, przepytuje mnie o co chodzi. Jak my powiemy, po co nam to jest, i dlaczego my pytamy, no to wtedy jest rozmowa zupełnie inna. Więc pytam się, co jest powodem, jak długo to trwa, yy, jak funkcjonuje. Czy oprócz mnie zalega też innym? Jakie to są kwoty? Jak długo? Co robi, żeby to zmienić? Potem z drugiej strony, kto jemu jest winien? Bardzo dużo o ten majątek obrotowy, bo wiadomo, że on jest ważniejszy, jakby szybciej jest do upłynnienia niż na przykład nieruchomości. No teraz na przykład fajnie, oczywiście ważne są te informacje na temat nieruchomości, czy ma jakieś budynki, w jakim miejscu i tak dalej. Ale jakbym chciała szybko odzyskać pieniądze, no to na pewno nie w tym szczególnie teraz, tak? Bo wiadomo, że te nieruchomości tak. nie będą tyle warte, co ten. Więc zadaję pytania wszystkie, które mi powiedzą o sytuacji tego dłużnika. Najprościej mówiąc, gdzie są moje pieniądze po prostu. No, a nie masz takich, takich sytuacji, że ten twój rozmówca. W pewnym momencie, nawet jeżeli na początku rzeczywiście się trochę otworzy i zacznie mówić, to w pewnym momencie tak trochę się, wiesz, otrząśnie i powie: No ale zaraz, zaraz, no to jakby to są jakieś, nie wiem, tajemnice firmowe. Ja nie mogę Pani powiedzieć, kto mi zalega pieniędzy. Ja nie mogę Pani powiedzieć, e, gdzie, gdzie w czym te pieniądze są, bo to, to są wewnętrzne sprawy firmy. Jak widzę, że już, y, to się bardzo rzadko zdarza, ale jak widzę, że rzeczywiście ta rozmowa długo trwa i widzę, że on już taki się staje lekko nerwowy, to ponawiam to, to się nazywa odsłonięcie intencji, czyli jeszcze raz mówię, że wie Pan, no ja tak pytam, dlatego, że tak jak mówiłam, zajmuję się tym i zależy mi na tym, żeby to dzisiaj wyjaśnić. Nie? I wtedy jest spokojnie dalej takie uf, i dalej jedziemy. Oczywiście nie zawsze otrzymamy 100% informacji, ale na pewno bardzo dużo. Na pewno bardzo dużo. I nawet jak nie powie w pierwszej rozmowie, to też no trzeba pracować nad budowaniem tego zaufania. A jeżeli to my mówimy o, o przedsiębiorcach, którzy swoich klientów, no to super, jakby oni ich znali na tyle, żeby mogli się odnosić już do tych sytuacji, żeby przed sprzedażą wiedzieli. Jakie on ma obciążenia, czy wynajmuje magazyn, czy to jest jego, czy dużo ma rzeczy w leasingu, i tak dalej. Jak będzie to wiedział wcześniej, to ta rozmowa będzie też krótsza. Mm -hmm. Rozumiem, że robisz sobie jakieś notatki z tej rozmowy, i później tę wiedzę wykorzystujesz w kolejnych rozmowach, zawsze. tak? Mm -hmm. Zawsze okay. jestem w ogóle maniaczką notatek w każdym polu i zawsze sobie to notuję. Potem to też spisuję w taki raport, tak, żeby każda osoba potem, która Wejdzie też to w firmach jest tak super. No, zależy też, jaka duża firma, ale nawet jak jest tylko jedna osoba w firmie, to ważne, żeby to było zapisane. Mm -hmm. A jeżeli jest tak, że ta osoba w firmie, z którą ty masz kontakt, to nie jest ta osoba odpowiedzialna za płatności, to starasz się dostać do tej drugiej, do tej tak. odpowiedzialnej za płatności? Okay. Tak, mam taki patent na to, zawsze yy, proszę też właśnie o to, żeby yy, ta osoba mi poradziła żeby mi poradziła. Nie, u, u, unikajmy takich rzeczy typu, czy mogę rozmawiać z osobą kompetentną, no bo to od razu stawia tę, z którą rozmawiamy, jako niekompetentną. <grym> tylko proszę, co by pani zrobiła? Co, no, szczególnie, wiecie, no, super kontaktem są zawsze sekretarki, czy nawet, no nie, ostatnio na przykład w takiej ogromnej korporacji dodzwoniłam się tylko do pani z działu kadr, bo reszta pracuje zdalnie i w ogóle nikt nie odbierał telefonu. I ta pani z kadr mi bardzo pomogła. Ona mi sprawdziła w systemie, czy te faktury są zaksięgowane, na kiedy są do płatności i tak dalej. Zupełnie mogła tego nie robić, ale gdybym na nią krzyczała, od razu powiedziała: Jak wy tu funkcjonujecie teraz? Przecież powinniście to zapłacić i w ogóle. A ja powiedziałam: Wie pani, co no na pewno nie jest wam łatwo, pewnie pani tych telefonów ma mnóstwo teraz. No mi też nie jest tutaj e, przyjemniej. Co by pani poradziła, jak to zrobić? No i ona super mi poradziła, i tak w wielu przypadkach. A czy taka rozmowa pogłębiająca i zbierająca informacje, czy to jest coś, co powinniśmy stosować w miarę szybko, czy to dopiero jak już ten dług się zestarzeje? Yy, pierwszą taką pierwszą rozmową, taką na miękko, że tak powiem, po ta, 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 pięciu, siedmiu dniach po terminie, wystarczy tylko podać wszelkie yy, dane, czyli to numer faktury, kwotę yy, i... Yy, Prosić o poprosić o sprawdzenie, ale jeżeli my nie jesteśmy pewni, że ta osoba na przykład, jeżeli ja na przykład nie znam tej firmy, albo pierwszy raz mi się zdarzyło do niej zadzwonić po pieniądze, no to też się pytam, że jakby, o co mi pani poradziła, wie pani, żeby to następnym razem poszło jakoś płynnie? Kto u państwa decyduje o tym, yy, do kogo dzwonić, tak, żeby w ten, no zadaję też te pytania. A jeżeli ktoś potem szybko też mi mówi, że zapłacił, no to dopytuję jeszcze. Kiedy, jaka kwota, z jakiego banku, to oczywiście trzeba robić umiejętnie, cały czas dobrze właśnie odsłaniać te intencje i mówić, dlaczego my pytamy się. I takim, no też yy, wiadomo, bez krzyku, bez takiego, no, no, no w dobrej rozmowie, no to doświadczenie tutaj wiadomo jest potrzebne, nie? Ale jak ludzie, ktoś prowadzi firmę, no na pewno sprzedaje, rozmawia z bankami, rozmawia, z, no, ciągle rozmawia, więc to jest to samo. Aha. A czy cel tej rozmowy, w której zadajemy pytania, to jest tylko zebranie informacji, czy tam na końcu jednak już na końcu chcemy te pieniądze jednak. dostać? To jest, to jest pierwszy etap rozmowy. On naprawdę może długo potrwać. Potem w kolejnym etapie jakby przerzucamy odpowiedzialność na tę drugą stronę i pytamy się jej, co ona proponuje w takiej sytuacji. Mhm. Też no dobrze, właśnie, żeby pamiętać o tym, że to jest. Tej osoby dług, a nie mój. Bo często ludzie no, się tak bardzo tym przejmują, że od razu myślą tak, a może to ja zrobię to, a może to, a może pan mi i od razu ja proponuję te raty, czy w ogóle nie... zostawmy to tej drugiej stronie. No i potem przychodzą negocjacje. No i potem ta osoba mówi, że ona mi wpłaci za dwa lata 5 zł, a ja mówię, że chcę wszystko dziś. No i tutaj jest. No i tutaj już są negocjacje, tak? To też może potrwać, to byśmy. Na pewno każdy yy, biznesmen negocjuje na co dzień, więc to na, są zasady takie, żeby się. Wiadomo, no to już nie będę o tym mówić, bo to są osobne podcasty na negocjacje. Ta. No i tu potem, a potem yy, bardzo, bardzo trzeba uważać na to, żeby być konsekwentnym i żeby pilnować tego. Że jeżeli się umówimy, że w piątek ma przyjść 2000, no to żeby pilnować tego żeby nie obudzić się potem po tygodniu i na o ojej, w piątek miało być, a nie ma, a tam też spokojnie, nikt nie dzwoni, sytuacja jest jaka jest, więc spokojnie. Sam z siebie raczej teraz nikt nie będzie płacił. Aha. No chyba, że ty albo ja. No tak. E, dobra, czyli załóżmy, że, że mamy zebraną tę wiedzę i dochodzi do kolejnych rozmów, no bo za pierwszym razem nie udało nam się tego wszystkiego domknąć i Kolejne rozmowy, one, jak już powiedziałaś, one już są krótsze, no bo mamy już tę wiedzę. W jaki sposób wykorzystujemy tę zebraną wiedzę, żeby cały czas pchać sprawę do przodu? No ustalamy, nie wiesz, ustalamy już w tej rozmowie pierwszej, ustalamy jakiś plan. Yy, mamy ustaloną, no przynajmniej ja też nie radzę ustalać długich planów, bo to nie ma sensu, to w międzyczasie wszystko się zmienia, ale pierwszą, drugą wpłatę. No i ta pierwsza wpłata, powiedzmy, nie wpływa, nie daj Boże, no to wtedy od razu dzwonimy. Pytamy się znowu o ten, e, o ten powód. I znowu też mówimy, wie pan, no bardzo mi, ja mówię tak, wie pan, no ja jestem ambitna, chcę być u pana na pierwszym miejscu. Tej wpłaty nie ma, co się dzieje. No i znowu jakaś tam katastrofa, tak? No bo klient miał mu wpłacić, a jednak mu nie wpłacił. No ale ja już wtedy wiem, biorę pod uwagę, że dobrze przeprowadziłam tę rozmowę i wiorę, że wiem, że Gienek miał mu wpłacić. Gienek nie wpłacił. A Gienek na przykład jest z branży budowlanej i miał zakończyć tam dwie budowy, no ale co się stało, pogoda była nie taka, no i w ten, i drążymy teraz sprawę Gienka, że ten jak najwięcej informacji, ja tak zawsze mówię jakbym kogoś uczyła tego, to tak, żeby on opowiadając to komuś, umiał yy, powiedzieć, co się tam dzieje w tej firmie żeby umiał okay. tak wiesz, opowiedzieć całą tę sytuację czy dochodzi do takiego etapu w tych, tych całych, w tym ściąganiu należności? Czy dochodzi do takiego etapu, że zaczynasz być naprawdę ostra? Yy, no, dochodzi. <laughs> to znaczy, nie, nie ostra w takim sensie, że ani nie krzyczę, ani nic, ani nie w ten, ale dochodzi do takiego momentu, kiedy ktoś się nie wywiązuje, no i wtedy jest zapowiedź tych sankcji bardzo ważne też dużo robimy sobie pracując tam na warsztatach takich ćwiczeń żeby sobie mm, y, uzmysłowić ile my mamy możliwości tych sankcji bo każdy wiesz jak dzwonisz właśnie tak jak mówisz robisz tych telefonów 10 20 i po prostu już cię dopada taka bezsilność że już nie wiesz co robić jedyne co ci przychodzi to oddać sprawę do sądu no teraz oddanie sprawy do sądu to jest nie najlepszym pomysłem tak długo tak. trwa kosztuje w ogóle przepisy się zmieniły masakra co jeszcze może być? No, mnóstwo jest takich właśnie też, um, tych wiesz, no, są ryczałt za windykację, jest ta ulga na złudnie, jest dużo jakichś możliwości, ale jest, mogę jako sankcję zastosować, że będę do pana dzwoniła cztery razy częściej, albo że przekażę tę rozmowę, y, przekażę tę sprawę koleżance, która już inaczej to trochę, albo wyślę wezwanie, no Dużo takich, których my jakby się myślimy, że co to za sankcja? Ale ona może bardzo działać na tego, ale to, żeby ona działała, to my musimy bardzo dobrze znać tego dłużnika, tego mm -hmm. klienta naszego. No właśnie, Bo... o to chciałem zapytać. Mm -hmm. Czy skąd wiesz, którą sankcję zastosować tak. w której sytuacji? Musisz znać. A, 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 ale najczęściej ja też się pytam, co by musiało się stać, żeby pan to wpłacił jutro. Nie? Jeżeli widzimy naprawdę, że jest to ten biedny, no teraz jest więcej ich i będzie więcej, i on mówi: No wie pani, no nie, po prostu jakiś cud, albo naprawdę po prostu ktoś musi mi ten klient zapłacić i wiemy, że to jest jego jedyny klient, to są jedyne pieniądze możliwości, to się pytam, czy on myśli, jak on sobie radzi, czy wiesz, jak, jak zadaje też takie pytania, typu, czy, czy to znaczy, że pana firma plajtuje. Jak mówi, że no teraz może się tak zdarzyć, że powie, że tak. No to wtedy już musisz robić wszystko, żeby cokolwiek, no nie wiem, zabrać tam, yy, z barterem jakoś się rozliczyć, yy. no cokolwiek zrobić, żeby jeszcze odzyskać yy, tutaj. No warto wiedzieć, jakie są właśnie możliwości. Jak jest duża firma, no to ma duże możliwości. Może zmieni ceny zmienić, może zmienić terminy płatności, może anulować limit. No różne, nie? Mhm. Ile czasu od rozpoczęcia tych rozmów windykacyjnych powinno upłynąć albo ile takich rozmów powinno się odbyć, zanim zaczniesz wprowadzać sankcje? To zależy od tego, jak właśnie... Czasami bardzo szybko, bo widać, że dłużnik nie współpracuje i nie dotrzymuje okay. i od razu i że bardzo te jego... E, rozmywają się te odpowiedzi i wtedy szybko. Nie ma co czekać. No, czasami naprawdę no, długo siedzę w tym i wierzę i wierzę i sprawdzam te wiadomości. I naprawdę nieraz moi y, współpracownicy mówią: Daj spokój, bo w ogóle to już on naprawdę cię robi w konia. A ja nie, no widzę, że on po prostu naprawdę tutaj robi, co może, ale nie urodzi za przeproszeniem tych pieniędzy. No i czekam wtedy. Ważne, żeby pilnować tych wszystkich yy, oczywiście terminów prawnych, żeby się nie przedawnił dług. No to już jest ekstrema. Ale generalnie w firmie, jeżeli ktoś w firmie dzwoni do swoich klientów, to uważam, że 45 dni to jest maksymalny termin, kiedy trzeba już zlecić na zewnątrz, nie? Jeżeli się nie. E, Powiedziałeś też wcześniej o tym, że to oczywiście najlepiej, jeżeli mamy płatność z góry, no. cementuje i tak. in, nic innego. <gry> e, no, ale, ale oczywiście też nie, nie w każdej branży, nie w każdym przypadku tak się da. E, które sposoby takiego zabezpieczania się zanim jeszcze dojdzie do przedawnienia czy nawet nie przedawnienia tylko po prostu przekroczenia terminu płatności które sposoby z twojego doświadczenia działają najlepiej czy w ogóle czy, czy znowu to jest tak że inne sposoby u innych ludzi czy jednak są takie które są stosunkowo proste do zastosowania a przynoszą bardzo dobre efekty wiesz co wszystkie zabezpieczenia bo jest oczywiście mnóstwo możliwości zabezpieczeń prawnych ale one są w moim doświadczeniu mało skuteczne. Chyba, że na przykład masz kogoś, nie wiem, kto po prostu, jego motor jest całym jego życiem, w ogóle go uwielbia i dał ci go w zastaw. No i wtedy to rzeczywiście masz pole do manewru. Masz haka. Tak? Masz haka. Ale generalnie wszelkie jakieś tam właśnie umowy zabezpieczające coś, one mogą pomóc, ale... Z doświadczenia wiem, że najskuteczniejszym zabezpieczeniem jest po prostu sprawdzenie i stały, stały monitoring, taka bardzo naprawdę systematyczność, konsekwencja, żeby się nie budzić, że a ja zrobię akcję ściągania długu wtedy, kiedy już nie mam nic na koncie, nie? albo wtedy, kiedy nie mam co robić, a to sobie dzisiaj podzwonię do dłużników, nie? tylko po prostu, żeby to było. Cały czas systematycznie. Może ktoś sobie znajdzie na przykład jeden dzień w tygodniu, kiedy to będzie jego dzień, kiedy będzie kontrolował swoje należności i dzwonił do wszystkich swoich dłużników. Potem, żeby był konsekwentny też, że na przykład jak powiem, że y, obniży panu, zmniejszy panu termin płatności o 7 dni i on nie dotrzyma tej, y, swojego zobowiązania, no to wtedy naprawdę zmniejsz i poinformuj go o tym. Bo to po prostu, jeżeli my zrobimy to raz i nie będziemy konsekwentni, no to tak jak z dzieckiem, no to po prostu potem będzie coraz gorzej. Więc nie ma na to lepszego sposobu. Ja nie znam i nie znam nikogo, kto zna, od takiej stałej kontroli i po prostu stałego bycia na łączach z tym klientem i monitorowania jego sytuacji. W rozmowie, no bo możemy oczywiście wziąć dokumenty finansowe, możemy wziąć bilans czy coś, ale to też. To nam stuprocentowej gwarancji nie da. To nam pokaże coś, ale nie zawsze prawdę. I nie wszystko. Z najwięcej się dowiemy w umiejętnej rozmowie. Pewnie czy znaczy na pewno tak, przy czym pewnie zdarzają się tacy dłużnicy, z którymi po prostu się nie da pogadać. Bo oni wiesz, odbierze nawet od ciebie telefon, powie, przepraszam, jestem w samochodzie, nie mogę teraz i już nie odbierze więcej. No i, i wtedy co? Wezwania tylko słać? No wtedy to już tak. Może y, też jeszcze robimy tak, bo nieraz jest tak, że ty po prostu ktoś z kimś się nie może dogadać. No po prostu Aha. ktoś, wiesz, no, no akurat ty nie możesz z tym rozmawiać, bo po prostu on cię. No nie wiem, tak ci działa na nerwy, albo po prostu ci ściemnia, albo nie wiem co i w ten. No to wtedy dobrym pomysłem jest przekazanie tego innej osobie, zapowiedzenie tego i przekazanie. To się sprawdza. Jeżeli nie odbiera, no to jeszcze robimy wszelkie, że tak powiem, akcje zmasowany atak po prostu mailami, SMS-ami i tak dalej. Jeżeli znamy na przykład, ja też często, jak ktoś nie chce ze mną rozmawiać, no to wysyłam maile na wszystkie adresy, jakie tylko uda mi się znaleźć. To są oczywiście bardzo grzeczne, profesjonalne maile, ale nie każdy lubi na przykład, żeby gdzieś tam w firmie krążyła informacja o tym, że on czegoś nie zapłacił. Numery telefonów, też jakie tylko można do firmy, łącznie tam, no nie wiem, laboratorium, cokolwiek zależy, jaka firma, tak. Wiadomo, że y, jeżeli jest możliwość, jeżeli jest możliwość i ktoś może pojechać do tego dłużnika, no to trzeba pojechać. Może ktoś będzie w domu. Wiadomo, że to nie zawsze można. Jak to nie jest na przykład jakiś dług gospodarczy, no bo to wtedy to wiadomo można. Ale jak jest powiedzmy rodo i nie można mówić, no to ja zawsze mówię, że wie pan. No nie, mo mama powiedzmy jest, sąsiad, mówię, nie mogę powiedzieć, ale rozumie pan. No i to już jest wiadomo. Bardzo szybko wtedy ta osoba, oczywiście najczęściej z krzykiem do nas się odzywa, że jak pani tam śmiała wysłać maila czy coś, ale ja bardzo no, uważam za na to, żeby to było y, profesjonalne, żeby tam nie było żadnych y, wyzwiska ani nic. I ja mówię bardzo dziękuję, że Pan zadzwoni. Bardzo się cieszę i, i wierzę, że to znaczy, że Pan chce się dogadać teraz, tak? No jak nie, no to po prostu wtedy trzeba no, wszystkie możliwości prawne wykorzystać, jakie są możliwe. A jak idziemy do sądu, no to i tak dzwonię. A nóż, no każdy zasługuje na drugą szansę. Nieraz, wiesz. Jakbym ci może z ciekawości, najkrótsza moja sprawa czasowo trwała 15 minut, czyli napisanie tego wezwania i wysłanie, no bo tam wiadomo każde słowo jest ważne, a najdłuższa ponad 10 lat. No ale wow. się nie poddajemy, wiesz. No dzisiaj ktoś nie ma pieniędzy, za chwilę może mieć, nie? No zgadza się. Może, Najważniejsze może dla jakaś... mnie jest to, że potem możemy jakby sobie spojrzeć w oczy, uścisnąć rękę i, i z szacunkiem, nie? Porównałaś kilka razy dłużników do dzieci, że się ich wychowuje tak jak dzieci, więc pomyślałem sobie, że tak jak jest super niania, to ty powinnaś być super anioł po prostu o, fajnie. I od wychowywania dłużników. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za te wszystkie rady i życzę powodzenia, i jak najmniej tych takich opornych, którzy tobie podnoszą ciśnienie. Czy tobie w ogóle dłużnicy podnoszą ciśnienie? Yy, zdarza się, podnoszą, też czasami się czuję, myślę o tym, co zrobić, ale wiesz, co mam na to patent? Po prostu w nich wierzę. Cały czas mówię sobie tak, nie, on na pewno jest dobry, on na pewno chce, na pewno go może coś zdenerwowało i idę, wiesz, do, jak można było do parku odetchnąć chwilę i nie, nie, na pewno chce. No i za jakiś czas wracamy Zchodzi. do rozmowy. <laughs> tak. Ok, no to jak najwięcej takich, którzy ci nie będą podnosić ciśnienia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Wszystkim powodzenia, dużo pieniędzy. To była Anna Gąsiorowska. Mam nadzieję, że teraz rozmowy o pieniądzach nie będą dla ciebie już takie straszne. Jak się do nich zabrać? Zacznij od zmiany sposobu myślenia. To nie jest tak, że chcesz zabrać dłużnikowi jego pieniądze. To są twoje pieniądze, które należą ci się za wykonaną pracę. Gdyby ktoś przywłaszczył sobie twój samochód, to co, też machnąłbyś ręką? Poza tym, dobrze przygotuj się do rozmowy windykacyjnej. Dowiedz się jak najwięcej o dłużniku. Sprawdź, których faktur nie zapłacił i jaką kwotę jest ci winien. Mów o konkretach, nie zagajaj, nie gdybaj, nie zaczynaj rozmowy, od fajnie by było, gdyby państwo zapłacili. Mów o konkretnych kwotach i konkretnych terminach. I ostatnia rzecz: szanuj swojego rozmówcę, nie krzycz, nie strasz, nie oskarżaj, podchodź miękko do ludzi. Ale twardo do problemu. A jeśli chcesz wiedzieć, jak dokładnie powinna wyglądać rozmowa windykacyjna, zapisz się na newsletter małej wielkiej firmy. Dostaniesz w prezencie przygotowaną przez Annę ściągę ze szczegółową listą pytań, jakie należy zadawać dłużnikowi. Na koniec polecam Ci jeszcze odcinek 247. Joanna Rajang opowiedziała w nim, do czego przedsiębiorcy przydaje się asertywność i jak być asertywnym, żeby nie wyjść na egoistę. Całe nagranie znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl ukośnik2.4. 7. Dzięki na razie.